Tu podcast, artykuły naukowe czytane w całości nie do końca profesjonalnie. Słuchaczki słuchaczki, słuchacza musicie mi wybaczyć wygląda na to, że intro wpadło do bajora i zamokło um, jest późno w nocy a ja stwierdziłem, że najlepsza rzecz jaką mogę zrobić to nagrywanie kolejnego artykułu czemu nie? E, więc zrobiłem e, sobie polowanie na ceolu a ściągnąłem mnóstwo artykułów i wpadł mi w oczy artykuł o nazwie Socjotechnika Lęku, zastosowanie w XXI wieku. Jak zwykle nie wiem o czym jest artykuł, bo go jeszcze nie czytałem i nie mam pojęcia, czy on będzie uczyć socjotechniki lęku, czy ją krytykować. Jedno jest pewne: na pewno czegoś się dowiemy. No dobra. Socjotechnika lęku, zastosowanie w XXI wieku. Piotr Pawełczyk. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pismo, Przegląd Politologiczny, rok 2019. Błogosławiony, kto się boi Pana. Psalm 128, Responsoryjny, Liturgia Słowa. Streszczenie. Sterowanie ludzkimi masami za pomocą kształtowania poziomu lęku znane jest od tysięcy lat. Zmiana stymulatorów lęku w ciągu ostatnich dekad nie oznacza odejścia od podstawowej zasady socjotechnicznej mówiącej, iż system sterowany, utrzymywany w stanie pobudzenia lękowego, jest bardziej podatny na wpływ. Współcześnie środki masowego przekazu, których funkcjonowanie w warunkach globalizacji wpisuje się w tak zwaną logikę medialną, potrafią ów mechanizm wykorzystywać sprawniej niż kiedykolwiek. Jednocześnie współtworzą one, zapewne tylko po części świadomie, charakterystyczny dla socjotechniki proces reprodukcji porządku społecznego, którego cele zdeterminowane są interesami systemu społecznego. Słowa kluczowe: lęk, socjotechnika, logika medialna. Głównym celem rozważań prezentowanych w artykule jest wskazanie na aktualność zastosowania intensyfikacji lęku jako mechanizmu podporządkowywania sobie ludzi. Autor stara się udzielić odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego pomimo wypracowania demokratycznych form sprawowania władzy, pobudzanie lęku wciąż okazuje się skutecznym sposobem wywierania wpływu? Oraz po drugie, Dlaczego nowoczesne środki masowego przekazu tak chętnie uczestniczyły w tych działaniach? Wnioski płynące z analizy wskazują, iż socjotechniczna zasada, zgodnie z którą system sterowany, utrzymywany w stanie pobudzenia lękowego, jest bardziej podatny na wpływ, nabiera współcześnie nowego wymiaru, między innymi ze względu na niespójność celów reprodukcji porządku społecznego. Zwiększa to jeszcze bardziej rolę środków masowego przekazu, które mechanizmy intensyfikacji lęku wykorzystują, kierując się własnymi interesami rynkowymi. Artykuł ma charakter teoretyczny, powstał w oparciu o analizę krytyczną publikacji z zakresu socjotechniki oraz prakseologii i został egzemplifikowany przypadkami zastosowania socjotechniki lęku w XXI wieku. I teraz uwaga, robimy pierwszy wyskok na Wikipedię, bo ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, o czym jest prakseologia. I Wikipedia mówi tak. Prakseologia, z greckiego praxis, działanie, czynność i logia, nauka, rozprawa. Teoria sprawnego działania jest dziedziną badań naukowych dotyczących wszelkiego celowego działania ludzkiego. Cykl prakseologiczny. jeden Diagnoza, czyli zebranie faktów. 2 prognoza, przewidywanie 3. Planowanie i programowanie 4. Realizacja 5. Ocena efektów. Z mhm. zadaniem praksologii jest poszukiwanie najszerszych uogólnień odnoszących się do wszelkich form świadomego i celowego działania rozpatrywanego ze względu na sprawność, konstruowanie i uzasadnianie dyrektyw praktycznych, to jest nakazów i zakazów oraz zaleceń i przestróg dotyczących wzmagania sprawności i unikania niesprawności w działaniu, wypracowanie systemu pojęć niezbędnych lub swoiście przydatnych dla tych konstrukcji, zmierzanie do ujęcia ich w system dedukcyjny i do sformalizowania twierdzeń. Zadaniem prakseologii jest między innymi naukowe badanie warunków sprawności działań. W związku z tym zajmuje się ona typologią działań połączoną z dociekaniem przyczyn ich powodzeń i niepowodzeń. Na konieczność rozpatrywania ekonomii jako nauki w ujęciu prakseologicznym wskazywał Ludwik von Mises w swoim dziele Ludzkie Działanie. Istotny wkład w rozwój prakseologii miał polski uczony i filozof Tadeusz Kotarbiński, a autor Traktatu o Dobrej Robocie oraz pro profesor Witold Kierzun. Dobra, wracamy z Wikipedii do artykułu. Intensyfikacja lęku jako mechanizm socjotechniki. Wzrost znaczenia socjotechnicznego wpływu opartego na lęku w dużym stopniu jest efektem procesu globalizacji. Jego kulturowe wyznaczniki wpływają na osłabienie poczucia wspólnotowości, co także zwiększa obawy przed samotnością i odrzuceniem. Lęki i strach są jednak i zawsze były immanentną cechą ludzkiej natury. Montaigne pisał nie wiem zgoła przez jakie sprężyny działa w nas strach, ale to pewne, że jest to bardzo osobliwe uczucie. Toż powiadają lekarze, iż nie istnieje żadne inne, które by bardziej wytrącało nasz umysł z przyrodzonej równowagi. Współczesna wiedza psychologiczna o wpływie strachu na nasze działania jest daleko bardziej precyzyjna niż to sobie wyobrażą montanie. Dlatego też obecnie można skuteczniej wykorzystywać instrumentalnie tę emocję do sterowania ludzkimi umysłami. W terminologii socjotechnicznej tezę o większej podatności na wpływ przedmiotu odczuwającego podwyższony stopień lęku można sformułować następująco. System sterowany, utrzymywany w stanie pobudzenia lękowego, jest bardziej podatny na wpływ. Ujęcie tradycyjne socjotechniki pochodzące ze szkoły Adama Podgóreckiego obejmowało jednak tylko ten wpływ społeczny, który stanowiłby efekt świadomego działania podmiotu. Pojęcie socjotechniki miałoby więc dotyczyć tych procesów życia społecznego, do których powstania przyczyniły się celowe działania stymulujące. Taka sytuacja dominuje z pewnością w obszarze uprawiania socjotechniki w skali konkretnego systemu społecznego, Mikro. Bywa również tak, iż zachodzące zmiany są w gruncie rzeczy ubocznym i niekoniecznie pożądanym efektem. Trudno więc mówić o ich celowości. W socjotechnice, w skali kultury ponadnarodowej, makro, przekształcenia społeczne rzadko stanowią efekt oddziaływania konkretnego podmiotu socjotechnicznego, znacznie częściej będąc konsekwencją oddziaływania wielu czynników z których niektórym ze względu na brak świadomości nie można przypisać charakteru podmiotowego. W kontekście analizy intensyfikacji lęku nie używam więc określenia metoda socjotechniczna, co nakazywałoby ujawnić podmiot stosujący ją, lecz mechanizm, co oprócz celowych działań systemów sterujących, dopuszcza możliwość stymulacji lękowej, bez pełnej świadomości współuczestniczenia w tym mechanizmie. Na potrzeby prowadzonych w tym artykule rozważań przyjmuję, iż socjotechnika należy uznać za zbiór mechanizmów umożliwiających reprodukcję porządku społecznego w systemowo pożądanym kierunku. Niklas Luhmann wskazywał, iż system składa się ze stałych elementów i zmienia się tylko ich porządek. Poczucie lęku zapewnia stabilność w znaczeniu globalnym i wiąże się nierozerwalnie z reprodukcją tego systemu. W procesie socjotechnicznym mogą uczestniczyć obiekty nieposiadające wiedzy o jego przebiegu jednostki w określonych rolach społecznych instytucje takie jak edukacja, wymiar sprawiedliwości, środki masowego przekazu związki wyznaniowe itd. Co w takim razie oznacza określenie, Systemowo pożądany kierunek. Uważam, iż wyznaczają go cele funkcjonalne wobec systemu społecznego, zapewniające mu trwałość, sprawność, efektywność, a przede wszystkim legitymizację. Proces socjotechniczny może zatem odbywać się jakby mimowolnie. Widzimy jego przebieg, zauważamy skutki, lecz nie jesteśmy w stanie zidentyfikować systemu sterującego. Uwaga przypis. Manager koncernu McDonald's odpowiedzialny za poszerzanie rynku zbytu na przykład w Azji Południowo-Wschodniej nie musi być świadomy już uczestniczy także w procesie globalizacji kultury. Benjamin Barber pisał, iż globalizującym się światem konsumpcji steruje automatyczny pilot, którego kurs został ustawiony na zysk. Myślę, że ową tezę można odnieść także do innych sfer życia. Koniec przypisu. W skali makro dotyczyć to może produkcji ideologicznej nadbudowy czy kierunku zmian zachodzących w obrębie ponadnarodowej kultury. Należy także zauważyć, iż w warunkach współczesnej demokracji liberalnej liczba podmiotów, będąca w stanie zarządzać lękiem na poziomie ogólnospołecznym, jest bardzo duża i nie ogranicza się do urządzeń instytucyjnych władzy. Te ostatnie posiadają oczywiście uprzywilejowaną pozycję, wynikającą ze struktury systemu politycznego, umożliwiającą im kształtowanie świadomości zbiorowej. Powoduje to częste utożsamianie socjotechniki z socjotechniką polityczną. Jednostki znacznie częściej mają świadomość wywierania na nie politycznego wpływu, aniżeli efektów procesów reprodukcji kulturowej i ideologicznej. Lęk może być używany zarówno w sytuacji kształtowania obawy mającej racjonalne podstawy, co najczęściej bywa nazywane strachem, jak i lęku niemającego tych podstaw, a więc nieukierunkowanej obawy. Lęk przedmiotowy i w przeciwieństwie do lęku bezprzedmiotowego musi być poprzedzony percepcją przedmiotu zagrożenia. Kluczowym dla zrozumienia intensyfikacji lęku jako mechanizmu socjotechniki jest dostrzeżenie możliwości wywierania dzięki niemu wpływu społecznego. Systemy sterujące, uruchamiające ten mechanizm pragną bowiem osiągnąć cel znacznie bardziej konkretny niż pobudzenie lękowe. Może być to uległość pokora, jak w przypadku instytucji wyznaniowych, akceptacja funkcjonalnych dla systemu społecznego celów posłuszeństwo i podporządkowanie władzy, strach i gotowość do walki z czynnikami wywołującymi go, np. w działaniach marketingu społecznego, czy wzbudzenie zainteresowania odbiorców środków masowego przekazu, walczących o dobrą pozycję rynkową. W każdym z wymienionych przypadków chodzi o preparację systemu sterowanego do większej podatności na wpływ. Nie lęk jest bowiem celem, lecz to jakie postawy lub tylko zachowania można uzyskać dzięki jego wzmacnianiu każdy system społeczny jest zainteresowany wykorzystywaniem takich mechanizmów, które generują postawy funkcjonalne wobec niego ich pierwotną przesłanką może być pobudzenie lękowe nie ma wątpliwości iż system demokracji liberalnej uzyskał znaczące efekty w tym procesie choć zjawiska społeczne zachodzące w drugiej dekadzie XXI wieku jego efektywność wystawiają na poważną próbę. Obniżenie rangi wartości leżących u podstaw tego systemu, wolności prawa jednostki, tolerancja, kształtowanie konsensusu społecznego, budowanie społeczeństwa obywatelskiego itd. może zapowiadać czas nadejścia historycznego resetu, co oznacza niebezpieczeństwo globalnego konfliktu, i kolejną wielką tragedię ludzkości. Socjotechnika opierająca się na intensyfikacji lęku jest jednym z najstarszych sposobów podporządkowywania sobie ludzi. Wywoływanie strachu czy poczucia zagrożenia było i jest skuteczne w każdym systemie społecznym, chociaż w warunkach demokratycznych jest pozornie bardziej ograniczone, a w gruncie rzeczy głębiej ukryte w przekazach socjalizacyjnych. Można wręcz powiedzieć, iż mechanizmy socjotechniczne związane z kontrolą programującą i dyscyplinowaniem w systemach demokratycznych muszą być częściej wykorzystywane niż w systemach, w których władza nie pragnie tworzyć złudzeń wolności i opiera się na kontroli represyjnej. Do czasów, w których można było w celach socjotechnicznych rozpocząć wykorzystywanie mediów masowych, jednym z najstarszych sposobów wymuszania posłuszeństwa przez pobudzanie lęku, było stosowanie kaźni, o czym szeroko pisał Michel Foucault. Głównym adresatem kaźni nie była jej bezpośrednio poddana ofiara, lecz audytorium obserwujące widowisko okrutnego karania. Kaźń miała być jak najbardziej widoczna i w ogromie swych możliwości przerażająca. W ceremonii karania stroną niemniej ważną od skazanego był lud, dla którego ów spektakl był odtwarzany. Skryta kaźń nie pełniłaby swej funkcji odstraszającej, nie przekazywałaby tej najważniejszej informacji, iż najmniejsze pogwałcenie prawa musi spotkać się z niezwykle surową karą pana. Władza miała być w sposób widoczny przerażająca, co stanowiło wykorzystywanie mechanizmu intensyfikacji lęku. Warto zauważyć, iż tę historycznie ukształtowaną formułę odstraszania Współcześnie przejęło prawo w swym aspekcie prewencyjnym. Społeczne upowszechnianie wiedzy o prawie skupia się na jego elemencie represyjnym, co znakomicie sprzyja intensyfikacji lęku. W efekcie traktowania kary przede wszystkim jako formy odstraszania, pojawiają się poglądy sprzyjające dążeniom do zwiększania represyjności prawa wobec przestępców. W każdym kraju. Można zapewne znaleźć zwolenników poglądu, iż skoro aparat przymusu nie jest w stanie ująć wszystkich łamiących prawo, a poziom przestępczości rośnie, to tym, których uda się postawić przed sądem i udowodnić winę, należy wymierzyć karę odstraszającą swą surowością. Zgodnie z takim stanowiskiem nie nieuchronność kary za popełnione przewinienie, lecz jej zalegalizowane okrucieństwo. Cecha kaźni, powinno odstraszać odłamania norm prawnych. We współczesnych systemach demokracji liberalnej władza przestaje być widoczna, ulegając rozproszeniu w sieci oddziaływania. Dyscyplowanie społeczeństwa w oparciu o mechanizm intensyfikacji lęku musi jednak uwzględniać poważną trudność, jaką stanowi utrzymywanie odpowiedniego poziomu jego pobudzenia. Na tle niskiego aby pozwolił jednostkom i grupom na skuteczne działanie oraz na tle wysokiego, aby polecenia systemu sterującego były bez oporu wykonywane. Stąd Benjamin Barber, opisując zachowania społeczeństwa amerykańskiego kierowanego strachem przed terrorystami, zwraca uwagę na stopniowalność pobudzenia lękowego, którego poziom zakodowany jest w kolory żółty, pomarańczowy i czerwony alarm. Poziom pobudzenia lękowego musi także ulegać zmianie, bowiem do życia w strachu i lęku można się przyzwyczaić, co znakomicie napisał Erich Maria Remarque w swej powieści Na Zachodzie bez zmian. I jeszcze jeden krótki przypis. W skali mikro mamy jednak także odstraszające tablice z napisem kontrola radarowa, czy przerażające kierowców jeszcze w minionej dekadzie atrapy policyjnych radiowozów. Koniec przypisu. Sterowanie lękiem, a logika medialna. Proces reprodukcji lęku musi trwać, stąd odnajdujemy w nim wciąż nowe wykreowane zagrożenia i niebezpieczeństwa. Fala terroryzmu wypiera przestępczość nieletnich i sama zanika pod wpływem obawy przed nowymi chorobami, za którą podąża lęk przed skażeniem środowiska, które goni kryzys ekonomiczny, wyprzedzany przez strach, o ochronę danych osobowych i tak dalej. We współczesnej kulturze zachodu mechanizm intensyfikacji lęku uruchamiany jest przede wszystkim w procesie komunikowania masowego. Środki masowego przekazu zaszczepiają w nas lęk niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Media stoją na straży normy, skupiając się na szerokim informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach i represjach oczekujących na tych, którzy zachowują się niezgodnie ze społecznie usankcjonowanymi dyrektywami obrony, szczepionki, zakaz palenia tytoniu i tym podobne. Środki masowego przekazu propagują wizję rzeczywistości, w której źródłem zagrożenia są nie tylko zjawiska obecne, ale także antycypowane. Na przykład masowa inwigilacja elektroniczna, co ogromnie rozszerza zbiór możliwych stymulatorów lęku. Medialny obraz świata jest niekończącą się serią tragedii, sensacji, skandali, a także zagrożeń, które niesie przyszłość. Zwłaszcza polityka przypomina arenę ścierania się dobra ze złem, co uzasadnia wojenną metaforykę stosowaną do jej opisu. Komunikaty związane z lękiem przed niedookreślonym, Bądź strachem przed konkretnym, niebezpieczeństwem, szybciej zyskują zainteresowanie społeczeństwa, co oczywiście determinuje lepszą pozycję rynkową mediów. Pobudzenie lękowe jest efektem obowiązującego dyskursu emocjonalnego, zwłaszcza w obszarze polityki. Jesteśmy zasypywani setkami informacji pokazujących beznadziejną sytuację jednostki w konfrontacji z wszechmocnymi instytucjami systemu. I stosowanym przez nie przymusem. Jak zauważa Robert Grochowski, przewrotność przekazu polega na tym, że autorzy tekstów i programów stają po stronie obywatela, na dodatek ich intencje są szczere. Grochowski, 2016. Odbiorcy otrzymują jednak lekcje pokory, lęku i niemożności. Środki masowego przekazu po części nieświadomie uczestniczą więc w skutecznym zarządzaniu lękiem. We współczesnych czasach działalność mediów można porównać do rozsiewania szkodliwego oprogramowania. Wystarczy, że media poinformują nas o zbliżającym się kryzysie, realnym czy nie, uruchamiają się reakcje mające ochronić nas przed zagrożeniem. Grochowski 2016. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, a nawet racjonalnie przeanalizować dostarczanych informacji. Żyjemy w świecie medialnie wytworzonego lęku, który ma nas uzależniać od aktualnych celów systemu. Wykorzystywanie mechanizmu intensyfikacji lęku uznano za sposób walki z terroryzmem, umownie nowymi chorobami, skażeniem środowiska, zjawiskami nietolerancji odradzaniem się nazizmu i wieloma innymi odchyleniami od funkcjonalnych dla systemu celów społecznych. Kwestia moralnej oceny działań i antropotechnicznego charakteru socjotechniki schodzi na drugi plan wobec przekonania o wyższości celów i konieczności kształtowania prosystemowych postaw. W sferze politycznej przekonanie to stało się alternatywą wobec poszukiwania nowych idei i zachęcania do podążania za nimi zastąpiło programy polityczne i realne propozycje ustrojowe. Co ciekawe, globalizacja mediów podważyła jedną z funkcji suwerennego państwa, polegającą na monopolu kształtowania umysłów swoich obywateli. Możliwość dotarcia z medialnym przekazem do jednostek żyjących na każdej szerokości geograficznej ułatwia ponadnarodowe sterowanie, bowiem można całemu światu pokazać oblicze zagrożeń, odkreowania strachu przed nowymi chorobami, nieokiełznaną falą uchodźców, czy terroryzmem, do ogólnego lęku przed wykluczeniem społecznym tych, którzy nie chcą mieścić się w mainstreamowym, konsumpcyjnym modelu życia. Rismanowski człowiek zewnątrz sterowny którego główną obawą w sferze relacji społecznych jest utrata akceptacji, stanowi prosty do sterowania obiekt, także za pomocą lęku. Mechanizm jego intensyfikacji charakteryzuje się w kulturze Zachodu uniwersalnymi cechami wykraczającymi poza funkcjonowanie konkretnych systemów społecznych. Lęk bowiem także podlega globalizacji. Media stanowią niezastąpiony instrument w propagowaniu pewnej wizji rzeczywistości, która stanowi przychylne tło do działań systemu sterującego. Komunikowanie masowe wpisuje się w działanie przymusu programującego, modelującego postawy, co stanowi podstawę socjotechniki dyscyplinowania. W obecnej rzeczywistości istnieje wiele źródeł lęku, wykorzystywanych przez system sterujący, ale tym, które w XXI wieku najbardziej poruszyło wyobraźnie społeczeństw w kulturze zachodu i które może ono poddać personifikacji, jest terroryzm. Symbolem źródła lęku, które ma przynajmniej częściowo racjonalne podstawy, jest jednak nie tylko zjawisko terroryzmu i wiązane z nim penetrowanie świata chrześcijańskiego przez islam. Relacje międzynarodowe przedstawiane w środkach masowego przekazu są bowiem coraz częściej przedstawiane jako obszar wojny lub przynajmniej zagrożenia nią co po ćwierć wieczu względnie stabilnej wizji świata staje się tym bardziej niepokojące. W masowych komunikatorach pojawiają się symbole politycznego zła, destrukcji, bezładu, mające budzić strach. Postać wroga symbolizuje z reguły wszystkie wartości odwrócone. Wróg jest ucieleśnieniem zła. Walka z wrogiem nie jest pojmowana jako gra o pewną stawkę. Wróg nie jest kontrpartnerem czy rywalem, ale uosobieniem destrukcyjnych potęg, które niosą światu zagładę. Filipowicz, 1988 W oddziaływaniach socjotechnicznych w skali mikro lęk kierunkowany można pobudzać i utrwalać za pomocą różnych technik zależnych od konkretnych uwarunkowań społecznych, w tym zmiennych czynników, wynikających z kondycji gospodarczej, sytuacji międzynarodowej czy aktualnych problemów zajmujących opinię publiczną. Odwoływanie się do poczucia zagrożenia, czy wręcz wywoływanie go, odnajdujemy w programach partii i kandydatów politycznych pragnących sytuować siebie jako gwarantów walki z niebezpieczeństwami. Wykorzystywane faktyczne czy wykreowane zagrożenia mają nie tylko stanowić prosty klucz, do uaktywniania emocji wyborców, lecz także ukrywać płycizny programowe podmiotów politycznych. Właściwy wybór ma stanowić szansę na oddalenie niebezpieczeństwa i redukcję poczucia lęku bez wchodzenia w skomplikowane analizy przyczyn jego powstawania, a ułatwiać ma to strywializowany przekaz medialny lęk, a utrata poczucia bezpieczeństwa. O mechanizmie intensyfikacji lęku w skali makro pisał Zygmunt Bauman, w społeczeństwie w stanie oblężenia. Zauważając, iż o ogromie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem osobistym, trzeba ludziom wciąż przypominać, odmalowując je w najczarniejszych barwach, aby niespełnianie się obaw można było uznać za zdarzenie nadzwyczajne, za efekt czujności, troski i dobrej woli władzy, lub w ogóle instytucji państwa. Im bardziej lęk okazuje się bezzasadny, tym lepiej świadczy to o skuteczności działań obronnych podejmowanych przez system sterujący. Władza już nie przeraża swoją widocznością, jak w opisywanych przez Michela Foucault czasach kaźni, ona broni przed tym, co przeraża. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa socjalnego. Miał je zapewnić urzeczywistniany w drugiej połowie XX wieku neoliberalny projekt rozwoju społeczeństwa. Klaus Offe wskazywał, iż społeczny, ekonomiczny i polityczny porządek został zbudowany w końcu lat 40. i na początku pięćdziesiątych wokół szerokiego konsensusu koncepcji państwa dobrobytu, która nie była podważana przez jakąkolwiek znaczącą siłę polityczną. Ta ugoda ustrojowa była także sankcjonowana i wzmacniana przez międzynarodową konfigurację sił, jaka wyłoniła się po II wojnie światowej. ów porządek był swoistą synergią pomiędzy demokracją a kapitalizmem, w którym ograniczeniom podlegała zarówno demokracja, jak i sam kapitalizm. W wyniku demokratyzacji większości instytucji społecznych welfare state charakteryzowało się względnie płaską strukturą dochodów, która umożliwiała szerokiej rzeszy społeczeństwa uczestnictwo w sukcesach wzrostu gospodarczego. Ukryte socjologiczne założenie leżące u podstaw ustrojowej organizacji państwa dobrobytu mówiło, iż wzory życia skoncentrowane wokół prywatności, a więc rodziny, pracy i konsumpcji, absorbują energię i aspiracji większości obywateli. OFE 1995. Jednostka miała być racjonalną maszyną tworzącą PKB. Wobec tego uczestnictwo w konflikcie wokół polityki państwa stanowiłoby przedmiot tylko marginalnego zainteresowania większości społeczeństwa. Welfare State charakteryzowało ukierunkowanie sterowania społeczeństwem na dążenie do. Które oparte było na mechanizmie potęgowania potrzeb nieelementarnych, powodującym, iż jednostki przestają odróżniać potrzeby niezbędne do życia od tych, których zaspokajanie wiąże się z akceptacją, prestiżem i pragnieniem przynależności do grupy kulturowej. Mechanizm ten odwoływał się przede wszystkim do potrzeby akceptacji, która mogła być zaspokajana poprzez uczestnictwo w wyścigu konsumpcyjnym. System sterujący wytworzył i rozpowszechniał ideologię konsumpcji, czyli starał się o to, aby jak najbardziej istotne kryteria wartości w społeczeństwie były tymi, które potęgują potrzeby ekspansji. Jednocześnie jednak możliwość odebrania szansy uczestniczenia w tym wyścigu wzbudzać musiała lęk i strach przed wykluczeniem. Sukcesy ugrupowań populistycznych odnoszone w ostatnich latach w różnych państwach demokracji liberalnej wydają się potwierdzać hipotezę o utracie bezpieczeństwa socjalnego i wzroście możliwości sterowania społeczeństwem za pomocą mechanizmu intensyfikacji lęku. Dwudziestowieczny neoliberalny projekt pędzi ku samozniszczeniu, bowiem brakuje w nim możliwości poszukiwania nowych rozwiązań. Pozwalających stworzyć społeczeństwo i wolne, i zasobne. Liberałowie stali się obecnie więźniami przeszłości, z którą nie potrafią się rozstać. Społeczeństwa w stanie pobudzenia lęku związanego z przyszłością i perspektywami rozwoju godzą się na znaczące ograniczenia praw obywatelskich i osobistych. Akceptują odejście od zasad liberalnej demokracji licząc, że uzyskane w zamian świadczenia zwiększą ich poczucie bezpieczeństwa oraz pozwolą uczestniczyć w konsumpcyjnym wyścigu, w którym osiągnięte miejsce wciąż przekłada się na społeczne poczucie wartości. Populiści wcześniej dostrzegli lęk w sferze socjalnej i potrafili go wykorzystać. Wypowiedzi polityków liberalnych wyrażające żal, jak mogliśmy tego nie zauważyć, wskazują jedynie na definitywność, ich przemijania. Niepokój może wzbudzać wniosek, iż konfrontację z populizmem wygra ten, kto lepiej będzie zarządzał lękiem. Podsumowanie, poziom lęku odczuwanego przez społeczeństwa państw, których systemy polityczne opierają się na zasadach liberalnej demokracji, rośnie od początku XXI wieku. Częściowo odpowiadają za to obiektywne czynniki które wystąpiły w ciągu ostatnich kilkunastu lat, jak zamachy terrorystyczne, związane głównie z ekstremistycznymi organizacjami islamskimi, narastająca fala uchodźców, kryzys ekonomiczny czy utrata poczucia bezpieczeństwa socjalnego. Samo wystąpienie tych zjawisk nie tłumaczy jednak wykorzystywania mechanizmu intensyfikacji lęku, zauważalnego w przekazach medialnych, inspirowanych często przez podmioty polityczne, Uważam, iż socjotechniczna zasada, zgodnie z którą system sterowany utrzymywany w stanie pobudzenia lękowego jest bardziej podatny na wpływ, nabiera współcześnie nowego wymiaru, między innymi ze względu na niespójność celów reprodukcji porządku społecznego. Zwiększa to jeszcze bardziej rolę środków masowego przekazu, które mechanizm intensyfikacji lęku wykorzystują kierując się własnymi interesami rynkowymi. Być może, paradoksalnie, w nowoczesnych warunkach komunikacyjnych zwiastuje to powrót do czasów przednowoczesnych i formuły, która wówczas odzwierciedlała rzeczywistą podmiotowość jednostki. Błogosławiony, kto boi się pana, błogosławiony jest każdy, kto boi się pana i chodzi jego drogami. I to jest koniec artykułu. Artykuł nazywał się Socjotechnika lęku, zastosowanie w XXI wieku. Autorem był Piotr Pawełczyk i pismo to był przegląd politologiczny. Mhm. No, poszło to w trochę innym kierunku niż spodziewałem się, że pójdzie. E, całkiem przyjemnie napisany artykuł, e, przyjemnie się go czytało. E, na pewno dodał pff, kilka nowych myśli do. Mojego zestawu codziennych myśli, jeśli mogę tak powiedzieć. Nie jestem pewien, czy tutaj było wszystko, czego bym oczekiwał po tym temacie, ale artykuł był krótki, więc z pewnością nie mogę być zły z tego powodu na ten artykuł. To, co ja osobiście chciałbym podkreślić w tym artykule, to potraktowanie lęku na poziomie systemowym i w szczególności tego, że Autor odnosi się tutaj do teorii Lumana, który traktuje systemy jako samopowielające się, takie systemy komunikacyjne, i one są bardzo mocno wyabstrahowane z tego, co my potocznie rozumiemy jako społeczeństwo. W sensie, w tych teoriach, jakby w społeczeństwie nie ma ludzi, tylko społeczeństwem jest sama komunikacja. I tutaj na tym poziomie makro możemy rozumieć właśnie te socjotechniki lęku jako te jakieś elementy, które się same powielają poprzez instytucje w systemie społecznym, czyli na przykład media, tak, albo nie wiem, przez prawo, przez polityków i tak dalej. I to chyba tak też był główny jakby... Nie wiem, mmm, taki bursztyn tego artykułu to bez sensu. Wiecie o co chodzi. Tak czy inaczej, to koniec tego podcastu. Do usłyszenia w kolejnym. Do widzenia, cześć, pa.